Każdy z nas uwielbia pizzę, ale żeby ją przyrządzić, wiadomo, potrzeba trochę czasu. Więc pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić mini pizzę łatwo, szybko i przede wszystkim smacznie. Do przygotowania pizzerimek będą nam potrzebne 4 łyżki mąki, szczyptę soli, sody oczyszczonej, proszku do pieczenia, 4 łyżeczki mleka, oleju lub oliwy z oliwek, sos pomidorowy, ulubione składniki i naczynko do przygotowania. Mąki dodajemy trochę sody oczyszczonej, szczyptę soli i trochę proszku do pieczenia. Mieszamy suche składniki, do tego dodajemy łyżkę oliwy, 4 łyżki mleka i następnie wyrabiamy ciasto. I do dobrze wyrobionego ciasta dodajemy sos pomidorowy, ser, oczywiście nie może zabraknąć szynki i pizza w kubeczku prezentuje się właśnie tak. Ilość składników jest ograniczona, można dodać wszystko, eksperymentujcie i teraz następna część. I tak gotową pizzę w kubeczku wkładamy do mikroweli na 3 minutki. Pizza w kubeczku udała się znakomite. Ciasto jest miękkie, puszyste, a pizza jest cała naprawdę dobra. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, suba i do następnego. Siema!